Jak Żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują. Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Barcelona. Aleks Limanówka. Certyfikowana psychoterapeutka, terapeutka relacji, specjalizująca się w ekspatach i parach międzykulturowych. Aleks. Cześć, dzień dobry. Dlaczego Barcelona? Dlaczego Barcelona? Ja bym powiedziała, dlaczego nie, bo e, Barcelona e, oczywiście to jest spojrzenie tylko moje. Jak ja widzę to miasto. Natomiast dla mnie to jest malutkie, bo Barcelona ma 100 km kwadratowych, czyli jest 5 razy mniejsza niż Warszawa, 3 mm. razy mniejsza niż Kraków, mniejsza niż Kielce i Radom. Jeżeli chodzi oczywiście o rozmiar, o powierzchnię. O powierzchnię. Natomiast jeżeli chodzi o populację, no to jest, jest w Barcelonie tyle samo mieszkańców, co w Warszawie nawet szacuje się, że troszeczkę więcej. Więc jest to małe miasto, ale bardzo międzynarodowe, które ma piękną architekturę, które ma ogromną ofertę kulturalną. Foodie, bo kuchnia, którą znajdziemy w Barcelonie, jest z całego świata. Barcelona to miasto, które ma dostęp do morza i swoje własne plaże, a już w odległości 20 minut od miasta można pojechać w całkiem dzikie zakątki Costa Brawy bądź niżej w stronę Tarragony. 100 kilometrów dalej mamy Pireneje, w których możemy jeździć na nartach, a w całym sezonie. Wiosenno, jesiennym możemy chodzić na hajki, więc e, lokalizacja jest e, wspaniała. Mamy międzynarodowe lotnisko, które zazwyczaj te międzynarodowe lotniska one kojarzą się ze stolicami, tak jak na przykład jest w Polsce i, i lotnisko Chopina. Natomiast Barcelona jest też hubem dla e, wielu linii lotniczych, tych większych, dlatego jest to też bardzo łatwy punkt wypadowy, jeżeli chcemy podróżować gdzieś dalej, co jest kolejnym plusem no, tego małego tak naprawdę e, miasta. E, więc to są takie rzeczy geograficzne, natomiast Barcelona ma po prostu bardzo dużo do zaoferowania. Myślę, że tak naprawdę jest to miasto, e, w którym każdy może znaleźć coś, Ciekawego dla siebie i dobrze się tam poczuć, bo jeżeli chcemy, jesteśmy fanami jedynie natury, to jest dużo miejsc, w których możemy poczuć się dobrze. Jeżeli jesteśmy fanami takiego wielkomiejskiego życia, to też to miasto daje nam taką opcję. Więc no, myślę, że w, takim, w takiej krótkiej odpowiedzi powiedziałabym, że dlatego właśnie Barcelona. Zawarłaś w tej odpowiedzi bardzo dużo i sama zadaję sobie pytanie: <grystanie> dlaczego nie Barcelona? <grystanie> aha, aha. <grystanie> czy ty, zanim się przeprowadziłaś, odwiedzałaś to miasto wcześniej? Czy to był taki skok mhm. w coś nowego? byłam wcześniej w Barcelonie, więc może powiedziałabym w taki sposób, że ja od zawsze, właściwie od małego dziecka, byłem przyzwyczajona, że moja mama była takim człowiekiem z plecakiem, więc moja mama z tym plecakiem, ja ją całe życie obserwowałam, jak ona z tym plecakiem gdzieś w te pociągi, jakieś kuszetki nad morze, ja pochodzę z Karkowa, więc to mnie zawsze fascynowało i myślę, że ta mama właśnie zapaliła we mnie taką iskierkę podróżniczą, to się dość ostro rozkręciło w wieku dorastania łącznie z tym, że na wagarach w szkole średniej wylądowałam w Londynie, a rodzice myśleli, że śpią koleżanki, dlatego no, ta dusza podróżnika grasowała we mnie dość intensywnie później faktycznie jeszcze za czasów takich bardzo low cost lotów też miałam okazję hmm, przelatać całą Europę. Także do chyba 24 roku życia brakowało mi dwóch krajów w Europie, w których nie byłam, więc, więc to był bardzo, bardzo ciekawy okres. Oczywiście mówimy tutaj o wersji jeżdżenia z własnym chlebem tostowym, jakimś tam pasztetem czy serem w torebce, z paniem w śpiworze albo na lotnisku i standardowy numer mycie włosów na lotnisku i suszenie w suszarce do rąk. Więc więc to była młoda Pracamy. Alex. <noise> I Barcelona. Barcelona była na mojej liście. Byłam już w Barcelonie. Natomiast nigdy nie myślałam o Barcelonie jako o mieście, w którym mogłabym zatrzymać się na dłużej, bo ja jestem śmiertelnie zakochana we Włoszech. Mhm. I to od zawsze. Więc to co tu poszło nie tak? Dokładnie. <noise> co poszło nie tak? Tak naprawdę. Um, Byłam kiedyś na wymianie, mając, mając wymianę tak naprawdę z, z Rady Adwokackiej, bo ja jestem też adwokatem, myślę, że ta historia zaraz tutaj wyjdzie w praniu. Rada Adwokacka w Krakowie nie miała podpisanej umowy z Włochami, z żadnym miastem we Włoszech. No, a przecież ja nie będę lecieć do jakiegoś zimnego kraju, więc umowa podpisana była na praktyki z, z kancelariami w Barcelonie, więc znalazłam się tam na miesiąc. I bardzo, bardzo polubiłam to miasto, natomiast ciągle nie myślałam i też w związku z moją drogą zawodową ówczesną, czyli że skończyłam pięcioletnie studia, studia prawnicze, poszłam na aplikację adwokacką. No, i zdawałam e, egzamin, egzamin adwokacki, więc nie myślałam, że, że tak potoczy się moja droga. Natomiast e, po tym e, egzaminie adwokackim e, jest taki numer, że przez trzy miesiące nie można pracować, ponieważ odbierane ci są uprawnienia aplikanta, e, i dopiero czekasz na wpis e, przez ministra sprawiedliwości na listę adwokatów. No, i to był taki dla mnie okres, kiedy ja wiedziałam, że ja coś muszę ze sobą zrobić, bo nie usiedzę. E, do tego też nałożyły się jakieś prywatne kwestie związane z trudnym rozstaniem dla mnie, więc wiedziałam, że potrzebuję ucieczki. E, I wymyśliłam, że już w tej Barcelonie byłam wcześniej, więc e, znam już ludzi na tyle, że mam się z kimś spotkać na taką przysłowiową kawę. No to po prostu dwa dni po egzaminie adwokackim zabukowałam sobie samolot i poleciałam z myślą, że lecę na trzy miesiące e, nauczyć się hiszpańskiego, bo mówiłam wtedy już e, bardzo dobrze po włosku, więc stwierdziłam, że e, ten hiszpański będzie no, dodatkowym plusem, plus spędzę produktywnie te trzy miesiące zamiast e, leżeć i patrzeć w sufit. I tak też zrobiłam, no i te trzy miesiące to już jest sześć pół roku. To było tak, że kiedy przeniosłaś się tam na te trzy miesiące, od razu poczułaś, że potencjalnie zapuścisz tam korzenie? Czy docierałaś mhm. się jakoś z tym miastem? Zdecydowanie. Miasto od razu mi się spodobało, natomiast myślę, że jechałam do tego miasta zupełnie z innym zamysłem. A w innym momencie ja tak naprawdę pokochałam i poczułam, że mogłoby być miejscem, w którym, w którym chciałabym zostać. Jakby oczywiście od samego początku e, widziałam te ogromne plusy, jakie miasto ze sobą niesie, nie? tą, tą wspaniałą pogodę, tych otwartych, ciepłych ludzi. E, wiesz, styczniowe słońce i można wyjść w piżamie z kawą na balkon e, i, i to jest po prostu fajne. Styczniowe słońce, cóż za oksymoron. Prawda? <laughs> A to zdecydowanie się dzieje. W sensie oczywiście każda osoba ma inne potrzeby i każdą osobę inne rzeczy czynią szczęśliwym. I to jest piękno tego świata, bo każdy z nas jest inny. Ja natomiast e, właśnie w Barcelonie i przez Barcelonę przedefiniowałam sobie zdecydowanie e, czym jest dla mnie szczęście. Co mnie czyni szczęśliwą, jakie małe rzeczy, czyli w jakiej codzienności to szczęście odnajduje. No i właśnie ten uśmiech na ludzkich twarzach w każdym sklepie. Te właśnie takie powitania między sobą, tam na przykład dwie staruszki w sklepie, i każda do siebie tam Ola Głapa, Ola Głapa, <noise> więc wszystkie tam, że jakie są piękne, chwalą się i w ogóle no, 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 no cud. I, I ta pogoda to jest coś, co totalnie kupiło moje poczucie szczęścia, właśnie odnalezione w, w tej codzienności. Bo Barcelona jest takim miastem, które oferuje bardzo dużo, więc oczywiście, jeżeli ktoś ma zasoby i ochotę, no to e, można znaleźć fantastyczne rooftopy, super restauracje, właśnie bogatą ofertę kulturalną. A jak masz ochotę, to możesz po prostu pójść na piknik na plaży, I, I tam sobie posiedzieć. Więc to jest myślę, że ogromny, ogromny atut tego miasta, który ja w szczególności doceniam. Zobałabym się jednej rzeczy, bo powiedziałaś, mhm. że początkowo miałaś tam być na trzy miesiące, i też wiem, że pracujesz z ekspatami. I tak mhm. przyszła do mnie taka myśl, że czasami, kiedy ten nasz czas w danym miejscu ma być skończony, mhm. to nie ma tej całej presji wynikającej z tego, że przenieśliśmy się gdzieś. Na stałe, cokolwiek mm -hmm. by to miało oznaczać, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Że tutaj potencjalnie spędzimy kolejny rok, dwa. Tak. Jest to dosyć przytłaczające, przynajmniej ja miałam takie doświadczenia mm -hmm. parę razy, kiedy mm -hmm. miałam y, przywilej podróżować gdzieś na dłużej, czy się przeprowadzać. Natomiast, kiedy z założenia coś ma potrwać krócej, może też dlatego wakacje nas tak cieszą, bo my zastanawiamy się, Aha. jakie są trudności i wady danej destynacji, tylko tak. myślimy sobie: Mam tutaj tydzień, miesiąc czy Aha. trzy. I zrobię wszystko, co najlepsze z tym czasem. To nie świadczy o całym moim życiu. To jest mm -hmm. jakiś taki krótki wycinek. Mm -hmm. Czy myślisz, że to też mogło wpłynąć na to, że byłaś może bardziej otwarta na to, co pokaże ci Barcelona przy tym pierwszym bliższym spotkaniu? Z pewnością, bo y, myślę, że też y, te pierwsze trzy miesiące. A powiedziałabym nawet, że pierwsze półtorej roku. Tak, oczywiście teraz z perspektywy czasu, że to był dla mnie taki okres, w którym no, chłonęłam Barcelonę całą sobą. I było to związane z licznymi kontaktami socjalnymi, z rzeczami, które chciałam zobaczyć, czego spróbować. I to był zdecydowanie taki okres. Myślę, że ta perspektywa, że nie muszę się definiować, na ile jestem. Była faktycznie pomocna. No bo tak jak mówię, pojechałam z zamysłem trzy miesiące. Po trzech miesiącach wróciłam do Polski na ślubowanie adwokackie. Założyłam togę po raz pierwszy i ostatni na ślubowaniu, które złożyłam, i powiedziałam do mojej rodziny: jeszcze na wakacji wrócę do Barcelony i wróciłam. No i po malutku zaczynała tlić się we mnie taka myśl, że to jest fajne miejsce i czemu by nie spróbować. I zaczęłam zastanawiać się nad wyzwaniami, czyli potencjalnie wyzwaniami zawodowymi, co tu robić, żeby, no żeby móc tu zostać. Żeby przeżyć. Dokładnie, żeby przeżyć. Oczywiście, że tak. Więc myślę, że to bardzo się we mnie rozwijało. Zresztą. E, widzisz, e, bardzo ja jestem człowiekiem, który skacze profesjonalnie w swoim życiu. E, obecnie jestem psychoterapeutą e, i e, pracując właśnie z osobami, które wyjeżdżają za granicę, bardzo często zadaję im pytanie, jaki był powód waszego wyjazdu, czy jesteście go świadomi. I też pamiętam, zrobiłam e, na swoim Instagramie takie głosowanie, dlaczego wyjechaliście i opcje były oczywiście mm, na przykład ze względu na pracę, mhm. studia, ze względu na jakieś właśnie bliskie osoby, które gdzieś były, czasami jakaś rodzina się gdzieś wyprowadza. Czasami jedziemy, bo chcemy przygody, czasami jedziemy, bo jakieś serce nas wzywa, czyli jakaś romantyczna miłość, jest to, jest to coś, co nas przyciąga. I czasami jest to również ucieczka. I dla mnie na pewno wyjazd ucieczką był. Mhm. Więc teraz po tym czasie właśnie myślę, że no właśnie też przez swoją obecną pracę, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, i wbrew pozorom, wyjazd dla wielu osób jest ucieczką od czegoś. I tylko czasami zapominamy, że to, przed czym uciekamy, gdzieś nas dogoni. Dlatego. Mimo, że tak sobie wspaniale wyobrażamy, że jedziemy gdzieś z tą białą, czystą kartką. I ona pozornie będzie białą, czystą kartką. Ale z drugiej strony jest cała zapisana. Ale dokładnie. Ale jak nam się skończy miejsce, to będziemy musieli odwrócić i zobaczymy, że jest zapisana. E, więc e, dlatego też z taką ciekawością podeszłam do wyników, jakie, e, jakie, jakie, jakie tam osoby, które zagłosowały, przedstawiły. Bo okazało się, że ucieczka była naj, e, najczęstszą odpowiedzią wśród osób mieszkających za granicą. E, że uciekali przed czymś. Albo e, właśnie odsuwając jakieś negatywne doświadczenia, e, wyjeżdżali. Więc ciekawa perspektywa. To też jest bardzo ciekawe, na ile to był świadomy wybór związany z ucieczką, mm -hmm. a na ile nam się wydawało, że wyjeżdżamy w jakimś mm -hmm. innym celu i dopiero z perspektywy mm -hmm. czasu mieliśmy tę refleksję, że mm -hmm. okej, okay, to tak naprawdę była mm -hmm. ucieczka. No i pytanie, czy też. Y Próba ucieczki jest z założenia czymś złym. Tak sobie myślę, może mm -hmm. czasami jest to dokładnie do czego potrzebujemy. Chodził po to, żeby się potem z tym zderzyć mm -hmm. ze zdwojoną siłą. Mm -hmm. Ja myślę, że absolutnie e, nie można mówić, że to jest coś złego. E, chyba, jak zawsze, chodzi tylko o świadomość, czyli, czyli żeby być świadomym e, albo w trakcie, albo mieć tą refleksję po czasie, że to jednak ucieczka od czegoś była e, i to nie jest nic złego. Czasami ta ucieczka e, właśnie pozwala nam rozwinąć skrzydła i pozwala nam przepracować siebie i swoją rzeczywistość w zupełnie innych wymiarach, i jest to bardzo potrzebne. Więc absolutnie nie jest to niczym złym. E, natomiast fajnie jest mieć taką świadomość, że to e, była lub jest e, gdzieś taka nasza motywacja. Ale też fajnie powiedziałaś, że Barcelona nauczyła cię tego, co cię uszczęśliwia, i mm -hmm. można by poniekąd powiedzieć, że to oznacza, że dała ci w jakiś sposób szczęście, ale to mogłoby być mylne, prawda? Że my właśnie często uciekając mm -hmm. podczas takiego wyjazdu. Mm -hmm. Liczymy na to, że to miejsce nas tak złapie, że ono nas mhm. tak ukocha, a niejednokrotnie może okazać się mhm. o wiele trudniej, niż się spodziewaliśmy. Mhm. Co nie zmienia faktu, że taki wyjazd może być na pewno bardzo uzdrawiający. Mhm. Czy myślisz, że właśnie te cechy, o których powiedziałaś, związane z, z Barceloną, czyli ta, ta życzliwość, to słońce, mhm. myślisz, że to pomogło ci właśnie z jednej strony znaleźć szczęście, ale mhm. też może poniekąd rozwiązać te trudności, od których uciekałaś? E, wiesz co, myślę, że na pewno e, pozwoliło mi to zrozumieć, że to jest tego typu... Myślę, że głównie ten faktor społeczny jest najważniejszy, czyli ten relacyjny cały czas, że, że e, nastawienie ludzkie jest dla mnie ogromnie istotne i zdecydowanie mi odpowiada. Natomiast bardzo fajnie, że poruszyłaś ten punkt, bo myślę, że tutaj nieskromnie odnalezienia, odnalezienie szczęścia przypiszę samej sobie. I związane jest ono tylko i wyłącznie z ciężką pracą, którą, którą podjęłam nad samą sobą, żeby móc dojść do momentu, w którym jestem teraz, czyli do spokoju. Myślę, że to po czasie, po wielu perpetjach, po wzlotach i upadkach, i takich bardzo mocnych. Myślę, że teraz faktycznie czuję wewnętrzny spokój, który związany jest z odnalezieniem siebie. I oczywiście ja w mojej prywatnej historii wiążę to odnalezienie siebie z moim wyjazdem, z moją drogą, która, tak jak mówię, nie była prosta, ale jednak doprowadziła mnie do czegoś. Więc, więc na pewno Barcelona ma to miejsce w moim sercu. Że do tego bardzo się przysłużyła, ale tak naprawdę z perspektywy, że ona była moim krajobrazem, w którym przebywałam w tym momencie zmian i w tym momencie tej pracy. Więc tak naprawdę nie chodzi o miejsce. Ono mhm. samo nie uzdrawia i ono nigdy nie uzdrowi. Może dać do myślenia, może powodować refleksję. Możemy usiąść i zastanowić się, co jest dla nas ważne i dlaczego jest dla nas ważne. Bo często jest tak, że jednak dużo osób um, wydaje się, że czymś się interesują albo że coś jest dla nich istotne, e, ale to nie jest ich. To jest takie. Zabierane od tych innych ludzi, czasami od e, właśnie e, całej, całej kultury, która nas otacza. Nie wiem, teraz jest coś modne, więc ja też to będę, e, to też będzie mnie interesowało. A że przecież właśnie jako te stadne zwierzątka e, chcemy być akceptowani, więc bardzo często trudno nam przyznać się do tego, że chcemy inaczej, że lubimy inaczej. Więc myślę, że w tym wszystkim najważniejsza jest taka refleksja, co czyni nas szczęśliwymi. A czasem wyjeżdżamy do miejsca, które nagle oferuje nam coś zupełnie innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Okazuje się, że tak, ja na to czekałam, na to tak. czekałam. Właśnie tak chciałam, żeby moi tak. bliscy spędzali czas. I też mówisz, mówisz dużo o, o relacjach i też w naszym tak. poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o tym poczuciu przynależności, jak to jest tak. ważne. Ale powiedziałaś, że z jednej strony Barcelona to jest miejsce, gdzie. Każdy może znaleźć coś dla siebie, mm -hmm. jest też bardzo różnorodna, mm -hmm. no właśnie, ale czy przez tą mnogość opcji, czy to myślisz, że ułatwia, czy trochę mm -hmm. jednocześnie utrudnia odnalezienie mm -hmm. się w takim miejscu. Czy nie wiem, czy rozumiesz, o co tak, mi chodzi? Tak, nie wiem, możesz wszystko, ale tak naprawdę to mm -hmm. kim są ci mieszkańcy Barcelony? Czy możemy sobie to poukładać mm -hmm. w głowie, skoro jest tyle, tyle możliwości? Mm -hmm. Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie. No bo tak myślę, że kim jest Barcelończyk, ja bym powiedziała, no oczywiście, jakby klasycznie można powiedzieć, że to osoba, która jest z pochodzenia katalończykiem, katalonką, i to by było tak czysto polityczne określenie. Mhm. Natomiast ja lubię myśleć o tym, że bar barcelończykami są wszystkie osoby, które to miasto po prostu kochają i się w nim mhm. odnajdują. I ja też tą. Barcelonką e, się czuję. E, teraz po, tym, po, tym, po, tych, po tych prawie siedmiu latach spędzonych w tym mieście, z osadzonym na chwilę obecną moim ośrodkiem rodzinnym e, w Barcelonie. E, bo e, widzisz, ja na przykład jestem niesamowicie związana z moją rodziną, czyli z moją, z moją rodziną pochodzenia, która, która jest w Polsce. E, kocham przyjeżdżać do Polski, przyjeżdżam tu i zawodowo i właśnie prywatnie. Natomiast e, wiesz, tą bezpieczną przestrzenią jest gdzieś tam tam dom moich rodziców w którym uwielbiam przebywać natomiast jak lecę do domu to lecę do Barcelony bo mój ośrodek życia jest tam mój dom jest tam moje życie jest tam i też myślę że ciężko na to zapracowałam żeby on tam był i żeby go odnaleźć i też pamiętam taki moment kiedy pierwszy raz wsiadłam do samolotu i pomyślałam że lecę do domu nie i pomyślałam no to nie to jest Kraków czas, eh? tylko tylko to jest Barcelona, lecę do domu. Wiesz, myślę, że tak zupełnie świadomie to było gdzieś po okresie w, w, dwóch lat. Myślę, że wtedy tak zupełnie z przypadku, wiesz, gdzieś tam podczas tej swojej drogi jakieś tam przemiany i w ogóle właśnie pracy nad sobą, e, totalnie, totalnie tak e, bezrefleksyjnie de facto przyszła mi myśl do głowy w samolocie, lecę do domu. E, I wtedy myślałam, wow, dom. Ja pamiętam, słyszałam parę lat temu, że to zajmuje statystycznie, Aha. właśnie dwa lata minimum, okay. żeby się gdzieś poczuć jak mm -hmm. u siebie, choć oczywiście to jest totalnie indywidualna mm -hmm. kwestia, mm -hmm. ale myślę, że szczególnie wśród osób, które czasem, wiesz, są jedną nogą w jednym miejscu, tak. drugą w, w, w drugim i to też o czym rozmawiałyśmy, że mamy to poczucie, że nie jesteśmy ani stąd, ani stąd, to tak. bywa męczące mm -hmm. i ten moment, kiedy myślisz sobie, jestem u siebie. Mm -hmm. To jest piękne, szczególnie mm -hmm. właśnie dla tych to osób, które poszukują tak. Tak? i nigdzie nie czują się do końca mm -hmm. na swoim. Więc też w ogóle cieszę mm -hmm. się, że, że Barcelona jest dla ciebie taka dobra, ale to też Aha. mam nadzieję, że to jest OK, że też to mówię, ale Aha. czuję, że to jakby to, że Barcelona Ciebie tak ciepło przyjmuje, to jest wynikiem tego, że Ty siebie tak ciepło przyjmujesz Aha. i rozgaszczasz się w tym mieście. Mm -hmm. I, I może nieco dystansując się od tego, czy myślisz, że to jest takie miejsce, które potrafi utulić, że to jest przyjazne miasto, czy to też jest miasto, które potrafi nas absolutnie stestować na każdej płaszczyźnie? Myślę, że to jest kwestia perspektywy, więc to zależy. Tak. E, I tak jak każde, myślę, duże miasto ma ogromnie wiele wyzwań. E, wiesz, Barcelona to jest też miejsce, które jest pełne ludzi e, przyjezdnych, właśnie ekspatów, więc to nie tylko Hiszpanie, natomiast ogromna grupa osób międzynarodowych, co na pewno ułatwia nawiązywanie kontaktów, ale ja zawsze powtarzam, że Barcelona wiąże się też z ogromną samotnością, bo jesteśmy ciągle otoczeni ludźmi, e, którzy bardzo często pojmują to miasto jako taki punkt tranzytowy. Mm -hmm. Bardzo często ludzie przyjeżdżają tam, a to na jakiegoś Erasmusa, Erasmusa Plusa, do pracy, bo jest duża oferta korporacyjna w Barcelonie, więc tych ofert pracy dla osób młodych z innych krajów jest, jest dość sporo, i często jest to punkt tranzytowy, i ci ludzie wyjeżdżają, nie? więc jakby ktoś, kto chce tam się zadomowić, nie ma tak łatwo. Bo albo musi zaprzyjaźnić się z lokalsami, nie? Żeby poczuć takie, taką wspólnotę. Albo musi faktycznie znaleźć taką grupę osób, która gdzieś tam czuje się osiedlona, no albo musi tą wspólnotę gdzieś poszukać w sobie samym e, i docenić, e, że w innych miejscach te wspólnoty się znajdują, e, więc to miasto nie jest łatwe, nie jest łatwe relacyjne, nie jest łatwe, jeżeli chodzi o na przykład, randkowanie i potencjalnie romantyczne relacje. Jest bardzo dużo trudności związanych z tym. Tak jak myślę, że naprawdę w większości dużych miast, zwłaszcza. Natomiast to, co oferuje, to, to dużo luzu, e, słońca, tego ludzkiego uśmiechu e, i to na pewno w jakiś sposób pomaga. Natomiast, tak jak mówisz, ja ciągle uważam, że to jest kwestia perspektywy, e, naszej własnej perspektywy i to samo miejsce możemy odbierać totalnie negatywnie, i może ono nie być dla nas, i to jest ok albo możemy się nim pozytywnie zachłysnąć, nie? Więc fajnie jest znać te plusy i minusy i mimo wyzwań, bo żadne miejsce nie będzie perfekcyjne. Nie znajdziemy tej takiej idyli, że wiesz, wszystko się zgadza w tym miejscu. Zawsze dokonujemy jakichś wyborów, tylko trzeba zastanowić się nad tym, co jest dla nas ważne. Gdzie, gdzie my chcemy tak naprawdę położyć nacisk, na, na które aspekty życia w danym mieście um, i podjąć decyzję? Powiedziałabyś, że wyzwania, z którymi muszą się liczyć ekspaci, to mhm. jest um, kwestia właśnie dosyć podobna w wielu metropoliach, bo wspomniałaś o mhm. tym. W kontekście randkowania. Dużo Aha. się mówi o tym, że podejście tak. do relacji romantycznych zmienia się globalnie, że jest pewna pewne mhm. tendencje w dużych miastach. Mhm. Myślisz, że po prostu Barcelona jest jednym z tych przykładów? Czy są jakieś takie specyfiki dla Barcelony związane właśnie z, mhm. z, z romantycznymi relacjami, czy właśnie z randkowaniem, które ty obserwujesz mhm. pracując też z mhm. swoimi klientami na przestrzeni ostatnich lat, że to, czy to się w jakiś sposób zmienia? Wiesz co? Myślę, że ten trend globalny jest, jest bardzo obecny, więc jakby tutaj e, powiedziałabym, że, e, że, że Barcelona, tak jak, tak jak właśnie duże miast, inne duże miasta, e, idą zgodnie z tym trendem, czyli te, te trudności, e, powiedzmy, z nawiązywaniem znajomości online. Teoretycznie ta ich ogromna łatwość tak. i ta ogromna dostępność znowu. Tak, i to za <grym> opcji i za dużo opcji. Dokładnie, to, że na każdym kroku e, no, czeka coś lepszego, prawda, bo relacyjnie no to e, myślę, że to jest, to jest największy problem e, dzisiejszych czasów i, i w ogóle randkowania online, które, e, które jest teraz bardzo, bardzo popularne i, e, i super. Natomiast jak podejście do niego e, ciągle mam wrażenie, że e, związane jest bardziej z bankiem twarzy niż mm. e, z, faktycznie z, e, z chęcią poznawania drugiego człowieka. Więc to jest jedna kwestia. Do Barcelony dodałabym jeszcze to, jako, jako tą trudność nawiązywania tych relacji romantycznych, że właśnie tą tranzytowość, że wydaje mi się, że dużo osób i też pewnie inne duże miasta też to mają w jakiś sposób. Natomiast mam wrażenie, że w Barcelonie ta, ta ilość osób, które są, które wiedzą od razu, że są na chwilę, nie pomaga. No Bo jeżeli wiemy, że przyjechaliśmy na kontrakt, na przykład o właśnie jakimś e, czasie określonym, no to możemy niekoniecznie być zainteresowani em, wiesz, układaniem sobie życia e, z kimś tam na miejscu, albo z innego kraju, no bo to są potencjalnie jakieś tam trudności i wyzwania, więc wolimy to przeżyć jak, jak takiego właśnie, no nie wiem, tego Erasmusa Plusa, nie? E, to, ja to że to przykłady. jest takie w takim razie też imprezowe miejsce, mm -hmm. takie przygodowe, i w kontekście relacji i w ogóle etapu życia? Myślę, że e, to jest właśnie duży problem Barcelony, że wiele osób ją tak traktuje mm -hmm. jako takie miejsce przygodowe, takie miejsce na chwilę właśnie imprezowe, wyluzowane, ale takie, gdzie można i popracować, i podpoczywać. E, natomiast. E, i, I relacyjnie to jest ogromna trudność. Tak, e, tak z tego co zauważam, e, z własnego doświadczenia, doświadczenia moich, moich przyjaciół i znajomych, e, i również moich pacjentów. E, natomiast e, Barcelona ma znacznie więcej do zaoferowania. Tylko trzeba dobrze poszukać e, i trzeba. Kolejny raz wyjść z jakąś swoją inicjatywą, e, z tej sw wyjść ze swojej strefy komfortu i po prostu e, zacząć próbować e, przełamywać jakieś tam lody, poznawać ludzi e, i szukać e, tego e, właśnie, żebyśmy poczuli się tam dobrze. I to jest możliwe. Czyli jest ta mnogość opcji, ale też trzeba umieć te opcje znaleźć mm -hmm. i okay. też dopasować je do siebie. Zdecydowanie. To co twoim zdaniem, bo tak enigmatycznie powiedziała, że ma tyle do zaoferowania innych aha, rzeczy. Aha. Ja, czego możemy nie wiedzieć o Barcelonie? Jakie atrakcje, czy jakie. Mhm. No atrakcje to jest chyba dobre słowo. Um, jakie formy, czy spędzania czasu, czy grupy ludzi czekają na nas? Chociaż mhm. znając Barcelonę, nie wiem z filmów czy z wycieczek turystycznych mhm. zupełnie nie kojarzymy mhm. jej z takim światem. E, wiesz co? E nie wiem, czy tak w, w zupełności odpowiem teraz na to pytanie, ale, ale tak mi, już, już mnie tak męczy w głowie ta myśl, żeby o tym Śmiało. powiedzieć. To jest życie starszych osób. To jest piękna odpowiedź, słuchamy. To jest w ogóle no, dla mnie mind blowing totalne. I coś, jedna z najpiękniejszych rzeczy, która, którą, która w, Barcelon w Barcelonie jest, myślę, że to jest w ogóle bardzo południowe. Natomiast. To, jak starsze osoby mają tam życie. E, to znaczy, starsze osoby widują się na ławeczkach, siedzą na porannych kawkach, barach, siedzą na porannych winkach i krzyżówkach, ale razem w grupie. Wydaje mi się, że przede wszystkim podejście do starości jest skrajnie różne niż to co przynajmniej ja gdzieś tam obserwuję chociażby w Polsce. Tutaj często jest tak, że w Polsce przynajmniej z moich obserwacji, że osoby starsze zazwyczaj siedzą w domu z tym włączonym telewizorem i no i to jest taka klasyczna odpowiedź: "O ja już tam stara, ja już stary, to co ja tam będę robił cokolwiek". A Ilość aktywności dla starszych osób, jakie oferuje Barcelona, jest, jest niesamowita. Jeżeli przejdziemy się takimi dzielnicami, które nie są oczywiście stricte turystyczne, tylko właśnie takie dla, typowe dla lokalców, bardziej mieszkalne, na każdym kroku mamy domy kultury dla starszych osób, którzy tańczą, śpiewają, rysują, uprawiają ogródki, grają w gry. I to nie jest tak, że to są takie domy opieki, gdzie oni tam mieszkają? Nie. E, to są po prostu koła zainteresowań. E, I na każdym kroku, w każdej dzielnicy, można znaleźć takie grupy staruszków, którzy spędzają aktywnie razem czas. Poza tym to, od czego zaczęłam, na każdej ławce, no to to są ławki, zawsze się śmieję, ławki pełne plotek. To są ławki oblężone takimi staruszkami, czasami na wózkach, schodzikami, czasami się zdarzy z podłączonym jakąś kroplówką, i ktoś wychodzi na spacer pogadać ze znajomymi, z pieskami na spacerach, którzy rozmawiają ze sobą. I są, nie? I wychodzą do ludzi. Kolejnym takim przykładem dla mnie niesamowicie fascynującym i coś w czym się zakochałam, jak się pójdzie na siłownię rano, zwłaszcza rano, o każdej porze, ale zwłaszcza rano, to średnia na siłowni myślę, że to jest 70 plus. Oh, o, wow, to mnie zaskoczyłaś. Są bardzo aktywni. Starsze osoby są bardzo aktywne. Wszystkiego rodzaju, nie wiem, fitness w wodzie, e, zumba, te, te starsze panie, po prostu no, to jest no, coś wspaniałego. Ile w nich jest życia, ile w nich jest radości, e, i ile w nich jest socjalizacji. E, I e, szczerze mówiąc, e, ostatnio oglądnęłam e, na jednej platformie streamingowej taką, e, taki, taki, taki dokument o blue zones czyli o tych mhm. strefach, gdzie się tak e, najdłużej żyje, o tych fenomenach. Jednym z nich było właśnie to, jak bardzo starsze osoby potrzebują się socjalizować. E, I to jest ewidentnie przykład na to, e, że, że to działa wydaje mi się, że e, dzięki temu to społeczeństwo jest zwyczajnie cieplejsze, szczęśliwsze. Te starsze osoby nie mają kompleksu o nie pójdę na siłownię, bo właśnie ja stare, ja stara. Coś, coś takiego nie istnieje. E, oni spotykają się w grupach, działają, robią, organizują sobie wycieczki, em, chodzą na tańce. Jak pójdzie się, jeżeli ktoś lubi na przykład takie tańce latino, które oczywiście w Barcelonie są dość popularne, jest duża grupa mieszkańców e, z Ameryki e, Południowej, no to jakieś takie tańce salsa czy basiata, no to na nich jest masę takich właśnie osób też 70 plus, którzy na te nocne tańce po prostu się wybierają, potańczyć ze sobą. Znaczy, to jest tak na maksa rozczulające, to jest tak piękne. Um, I jest to związane bezpośrednio ze statystykami, że e, według statystyk w Hiszpanii jest najmniejszy odsetek ludzi samotnych. To jest piękna statystyka. Prawda? Ale niesamowite to jest i mnie też rozczula i wzrusza mm -hmm. to, co mówisz. To też pokazuje na przykład z jednej strony, że tak jak powiedziałaś, że Barcelona jest małym miastem. Myślę, że przez to ona też mm -hmm. się może wydawać małym miastem, mm -hmm. bo jest ta lokalność, jest to mm -hmm. poczucie małych społeczności, mm -hmm. te plotki na, tak, yy, na ławeczkach. Mm -hmm. Tak, że każdy, każdego znało, tak. że to jest piękne i to jest tak, tak rzadkie mimo wszystko w dużych miastach. Tak. Yy, w naszej szerokości geograficznej. Tak. Więc myślę, że tak jak powiedziałeś, że fajnie byłoby to zaimplementować na przykład mhm. do, do Polski. To by było cudowne. Wiadomo, że to jest uwarunkowane pokoleniowo, kulturowo. Jasne. No tutaj mamy mhm. cały ten bagaż i, i mnóstwo różnych rzeczy. Ale też to, co do mnie przyszło, słuchając ciebie, to pomyślałam sobie, że oni po prostu lubią żyć mhm. i myślą sobie, że każdy moment życia, niezależnie tak. od tego, czy jesteś dzieckiem, czy jesteś tak. seniorem, jest warty tego, żeby wycisnąć z niego jak najwięcej. I to jest przepiękne. Mhm. Tylko nasuwa się też taka myśl. Że to pewnie jest drogie, że to pewnie jest niedostępne. Mhm. Jak, jak, jak to wygląda? Czy ten styl życia, no wiadomo, że mhm. plateczki na ławce są y, powiedzmy darmowe, mhm. y, słońce też w cenie, Aha. ale kontekst tych wszystkich aktywności, czy mhm. kawek, winek mhm. y, i innych y, tańców? Czy to są rzeczy mhm. jakoś tak promowane na przykład przez państwo, czy tam przez miasto? Czy to wymaga mhm. jakichś dodatkowych funduszy? Jak, jak to wygląda na klasowo? Czy niektórzy mhm. są wykluczeni, czy to jest dla każdego? E, właśnie, jeżeli chodzi em, w ogóle o Hiszpanię, to dla tych osób, które, które nie orientują się w tym stanie politycznym, to Hiszpania jest ciągle bardzo socjalnym krajem. Gdzie ten socjal em, no, to jest taki priorytet. Dla dostarczania tego systemu wsparcia socjalnego społeczeństwu. I to też odbija się na wielu, oczywiście, polach, między innymi na tym, co, jakie darmowe aktywności miasto oferuje. I to, co powiedziałaś, myślę, że też wiąże się z tym to jest też kolejna ciekawa statystyka że Hiszpanie żyją od 1 do 30 bądź 31. Że generalnie e, motyw jest taki, że oni wydają, co mają. Okay. E, I i e, nie zbierają. w e, Barcelonie nie ma super samochodów. w e, Barcelonie nie ubieramy się w nie wiadomo jakie marki. Jakby nikt na to nie patrzy. Jakby to w ogóle nie jest ważne. To w ogóle o tobie nie świadczy. To jest kolejna mm -hmm. rzecz za którą to miasto kocham. Mam nadzieję, że do tego dojdziemy. My zwracając do tego, e, myślę, że każdego stać na tą kawę w barze codziennie, e, na tą lampkę wina. A aktywności takie dodatkowe zazwyczaj są darmowe. W ogóle Barcelona oferuje ogromnie dużo darmowych rozrywek. I to jest kolejna rzecz, która jest piękna. Czyli nie tylko możemy wybrać się na ten piknik e, na plaży, który nic nas, nic nas nie będzie kosztował, czy jedynie co kupimy sobie wcześniej w jakimś tam markecie czy targu. E, natomiast jest masę eventów totalnie bezpłatnych e, po prostu dla mieszkańców. E, przykładowo, Barcelona ma bardzo rozwinięte e, rowery miejskie i opłata za rower miejski to jest 50 euro rocznie. I używasz Myślę. ile chcesz, kiedy chcesz. To jest super oferta wspierająca e, przejazdy. E, właśnie takim zdrowym środkiem, e, jak, jak rower. E, nie wiem, bilety komunikacyjne, one są tańsze niż w Warszawie. Więc to jest też ciekawa perspektywa. Generalnie miasto jest drogie, jeżeli mhm. chodzi o wynajem, jeżeli chodzi o e, chociaż teraz, wiadomo, przy tych cenach w Polsce to coraz bardziej się wyrównuje, o wynajem, o restaurację. E, natomiast tego typu, te podstawowe rozrywki, czyli właśnie jak nie pójdziesz na kawę, na taki fancy rooftop z super widokiem, tylko idziesz do swojego lokalnego baru pod domem, a każdy taki bar w Barcelonie ma, no to, no to ile? To kawa będzie kosztować cię euro, więc każdy tą kawę rano pije, bo ta kawa... Nie jest tylko tą ojejku, muszę wypić kawę i lecieć. Ta kawa jest związana z socjalizacją. Ta kawa jest związana z tym, że rozmawiamy z osobami, które przychodzą tam codziennie, które się znają między sobą i e, chodzi o kultywowanie tej wspólnotowości. I myślę, że to jest taka tak naprawdę idea e, właśnie tych wyjść. W ogóle zauważyłam, że skaczę po tematach masakrycznie, ale tak jakby mam tyle przemyśleń związanych z, z tym. E, to jest też na przykład, jeżeli chodzi o. To jest ciekawe, też kolejna statystyka, jeżeli chodzi o konsumpcję alkoholu. E, generalnie Hiszpanie piją dużo, bo piją często. Mhm. Ten przysłowiowy kieliszek wina albo to piwko e, jest dość obecne e, po prostu w hiszpańskiej kulturze. Natomiast. Ten alkohol służy socjalizacji i naprawdę nie jest pity w dużych ilościach. Więc e, idzie się czasami do baru posiedzieć trzy godziny przy tym przysłowiowym małym 033 e, jednym piwku, nie? Albo jednej lampce wina. E, chodzi o wyjście, mhm. jest chodzi o Jest to pretekst do spotkań, a nie odwrotnie. Dokładnie, dokładnie. Tak powiedziałeś, że może być ciężko Stworzyć taki profil barcelończyka, mhm. przez mhm. to, że mamy tyle różnych tak. kultur, tyle różnych opcji mhm. ścieżek życiowych, ale takim korem tego mhm. miasta, z tego co mówisz, mhm. wydają się jednak być ci starsi ludzie. Też mamy starzejące się społeczeństwa. Oni są pewnie, tak zakładam, bardziej jednorodni niż ci, mhm. czy ekspaci, czy przyjezdni tak. z całego świata. Więc może właśnie na przykładzie takiego Pana czy pani, mhm. którzy wychowali się w mhm. Barcelonie, mieszkali tam przez całe życie i nadal Aha. sobie miło w Barcelonie żyją. W ogóle super jest też fakt, że mogą sobie na to pozwolić. Też oczywiście to tak. są takie sprawy bardziej, bardziej mhm. techniczne, ale zakładam, że w wielu dużych miastach jest ta tendencja. Mhm. Że miasto staje się na tyle drogie, że ludzie tak. muszą się z niego wyprowadzać, mhm. ale może, może, nie wiem, czy masz tę wiedzę, tak mhm. przyszło mi teraz do głowy, że e, zakładam, że może miasto ma jakąś formę ochrony tych ludzi, którzy rzeczywiście są tam mhm. od dziada pradziada, prawda? że mhm. nie muszą się wynosić, tylko nadal są na tych swoich osiedlach. Mhm. Wiesz co, jeżeli chodzi o taką właśnie ochronę, to jeż jeżeli mówimy o mieszkaniach, to przypuszczam, że większość tych starszych osób. Pewnie jest właścicielami tych swoich mieszkań, więc o ile ktoś nie potrzebuje wynajmować mieszkania lub zakupić mieszkania, to myślę, tak, że jest to myślę, że jest bezpieczny. Natomiast o tej ochronie powiedziałaś coś bardzo ciekawego i od razu ben, już tam w głowie zapaliła mi się lampka. jest czemu w Barcelonie, kiedyś ja sobie zadam to pytanie i to bardzo późno po tym, jak się tam przeprowadziłam, czemu w Barcelonie jest tak strasznie dużo takich? małych sklepików no name, mm -hmm. nie? Wszystko, ciuchy, świeczuszki, to nie, że jakieś, to absolutnie nie żadne brandy, takie, takie, takie Można sklepiki. Rzec, trochę badziewie. Tak, no trochę badziewie, niektóre takie handmade, więc też, więc fajne, ale takie wiesz, takie starszy panie sobie prowadzą te sklepiki, starszy panowie, ten rybny otwarty na trzy godziny okay. dziennie, jak to się utrzymuje? Nie? No, bo na całym świecie, jakby, wiadomo, te wszystkie korporacje nas tak naprawdę no, 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 no gdzieś tam zgniatają tych, tych małych przedsiębiorców. I kiedyś postanowiłam zgłębić ten temat i co się okazało, w Hiszpania ma regulację związaną z ochroną małych przedsiębiorców, którzy za wynajem lokalu płacą naprawdę grosze. No bo serio, jak myślimy o takim e, panu Juanie, co prowadzi rybne, akurat, akurat pan Juan z mojego Rodzina rybnego, historia. tak, prawdziwa <grymny> ta historia. No i pan Juan ma otwarte przez trzy godziny dziennie, przez pięć dni w tygodniu. No to jak on się utrzymuje z tych ryb? Nie? Jakby pojawia się automatycznie no. takie pytanie, co tutaj... Co, co się... on robi tak, no przecież po to, godzinach. Dokładnie, co pan Juan robi, że on w ogóle na wynajem nie jest w stanie zarobić, żeby, żeby pokryć cenę wynajmu lokalu. E, a tu się okazuje, że regulacje sprzyjają małym przedsiębiorcom i te ceny wynajmu są naprawdę takie bardzo, bardzo niskie. Mówimy tutaj o takich cenach jak 100-200 euro miesięcznie. Za wynajem lokalu pod e, takie e, jednoosobowe biznesy. E, więc to jest bardzo wspierające. E, też e, wpływa to pewnie w jakiś sposób, że e, no w Hiszpanii, w całej Hiszpanii, w Barcelonie również, no jednak ceni, cenimy sobie odpoczynek. E, więc nikogo nie powinno dziwić, zwłaszcza mówię tutaj o takich bardziej lokalsowych mhm. miejscach. No, że e, no jednak zamyka się te, 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 te małe sklepiki na to, w tej porze obiadowej, mm, że nawet jak ma być otwarty od 16, no, a o 18 jeszcze go nie otworzyli, akurat to też się zdarza. E, więc nie ma takiej kultury praca ponad wszystko? Może tak? Tak, to jest piękne. Przypomniała mi się taka dygresja. Pamiętam, jak jeździłam z rodzicami na mhm. narty na przykład do Austrii, Aha. no załóżmy, dajmy, dajmy tę Austrię, mhm. kraj mhm. M, można powiedzieć zamożny mhm. Mhm. i padało takie stwierdzenie wśród znajomych, że sklepy są wieczorami zamknięte z powodu Aha. bogactwa. Aha. I ja się z tym teraz totalnie nie zgadzam, bo mhm. mamy kraje, które nie są ogólnie uważane za kraje mhm. zamożne, no, Hiszpania do nich statystycznie nie należy. Jasne. I mogą być sklepy zamknięte pomimo braku tego bogactwa, tak. dlatego, że to bogactwo nie stanowi w, danej, w danym społeczeństwie Aż tak ważnego mhm. elementu i wartości. Myślę, że to jest tak. super, i myślę, że to też się fajnie łączy z tym, co ci się mhm. wymsknęło, że lubisz to, że wygląd nie, nie świadczy tak. o, o tym, że jesteśmy jacyś, czy my tak. swoim, swoim tym widocznym bogactwem, czy jakimiś mhm. markami, czy ubraniami, czy tak. samochodami, sprzętami, mhm. nie stajemy się ważniejsi społecznie mhm. i nie próbujemy mhm. zaimponować reszcie. Mhm. Czy to jest powszechne w całym, jakby w całym społeczeństwie Barcelony? Jakby jak, ty, jak ty to widzisz? Na maksa. To jest jedna z cech, która, którą, która mnie też bardzo zmieniła. Wiesz, ja dawniej nie wyobrażam sobie, że do tej przysłowiowej żabki bym zeszła w piżamie, nie? tej naszej pod, żabki pod blokiem polskiej, bo bym się po prostu wstydziła. Pomyślałabym, no, co ludzie pomyślą, no jak. Pójdę i kurtkę narzucę, albo no nie wiem, albo taka nieuczesana prosto z łóżka, a teraz nie mam z tym żadnego problemu. To jest tak samo normalne, jakbym poszła w małej czarnej i, 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 w, e, i w butach na obcasie. E, I to jest piękne. E, właśnie Barcelona jest tak bardzo nieoceniająca, e, jest taka otwarta, jeżeli chodzi o to społeczeństwo, że możemy wyglądać, jak chcemy. E, i to jest okej, okay, nie? Czyli te babcie na ławkach, dopytam, nie komentują wyglądu. Nie, wręcz... I nie oceniają. Kiedyś, krzyczą, że jesteś piękna. Krzyczą, że jesteś piękna, tak. Raz, znaczy, bo zdarzyło mi się, że starsza pani oceniła mój wygląd, e, mówiąc, dlaczego nosisz taką długą spódnicę? Młoda jesteś, nogi odkryj. <laughs> więc, tak. więc jakby to jest ten poziom, nie? Tak, w jakby dobrej mierze, wierze. W dobrej wierze. E, więc to jest takie rozczulające. E, natomiast... Nie, tego się po prostu. Nie. Ludzie są życzliwi, ludzie są ciepli e, i myślę, że ci obcokrajowcy, którzy tam przyjeżdżają, również się tego bardzo uczą, mm. żeby wpasować się w to społeczeństwo, wpasować się w ten styl bycia to, no, to takim trzeba być. Trzeba być milszym. Trzeba być to jest milszym. Piękne. Dokładnie, trzeba być po prostu milszym. Zresztą, e, no właśnie, wiadomo, Barcelona to nie jest miasto, w którym wszystko jest kolorowe, są też minusy, więc może tak. Płynnie przejdę do takich głównych minusów. E, pierwsze, co to mm, em, poziom usług budowlanych <noise> i w ogóle e, rynek mieszkaniowy, powiedzmy sobie, ta, ta jakość wykonania. To każda osoba, która kiedykolwiek przechodziła przez remont, zakup nieruchomości, e, to doskonale będzie wiedziała, o czym mówię, e, bo e, no w takich momentach to to człowiek tak tęskni wa, żeby... za domem. oj jak tęskni za domem, oj jak tęskni za domem, więc to jest jedna rzecz, kolejna rzecz to jest faktycznie mm, no ta maniana, czyli ten sposób wolny sposób w jaki hiszpanie działają i że wiele rzeczy nie dzieje się natychmiast, tak jak my byśmy tego chcieli, albo jak jesteśmy przyzwyczajeni. Tylko właśnie z tym uśmiechem na twarzy tam wszystko można załatwić. Bo jeżeli e, idziesz do tej administracji e, i, e, i po prostu się serdecznie uśmiechasz, e, to tam każdy chce ci pomóc. I to potrwa, nie? Jakby czasowo to potrwa. E, nie łudźmy się, że to pstryknięcie palcem i wszystko będzie gotowe. E, te, tej cierpliwości trzeba się nauczyć. Natomiast każdy chce ci pomóc znaleźć dla ciebie drogę, żeby łatwiej ci się żyło, żeby było przyjemniej, nie? Idziesz zapłacić mandat, to też e, mój prywatny case, no i e, pani przeprasza, że fatalnie, że pani ten mandat dostała. Może by się udało go jakoś zmniejszyć. I to pani w administracji proponuje mi, że może, może się uda jej coś odliczyć od tego mandatu, nie? I tym sposobem Alex zamieniła minus w plus. <laughs> Chciałabym, ale no nie było, nie, nie, tak nie, nie, nie było tak źle. Nie było tak źle z takich kuriozalnych rzeczy hiszpańskich od razu też przychodzi mi do głowy, że jednak Hiszpania to jest kraj w którym trzeba chodzić osobiście w wiele mhm. miejsc, albo minimum telefonicznie załatwiać sprawy. Nie ma podpisów elektronicznych. No jakby ta digitalizacja ona nastąpiła, ale niezbyt dobrze się przyjęła. I jakby to widać w strukturach tych nie wiem, aplikacji internetowych, banków. E, jakby to, do czego my, standard w ogóle, ja, w jakim żyje się w Polsce, jeżeli chodzi o usługi digital, jakie, jakie są oferowane. Zresztą Polska też jest takim, e, z tego co się mówi, e, krajem testo testowania wielu nowych systemów e, właśnie cyfryzacji. E, natomiast no na Hiszpania nie. Tam się pewne rzeczy nie przyjmują. I ja mam na to swoją prywatną teorię, że to właśnie przez ten faktor ludzki. Mm. Oni po prostu nie będą zamawiać czegoś na aplikacji albo pisać z botem, jak oni mogą podejść do okienka i się zapytać i mieć ten ludzki kontakt do takich właśnie um, zabawnych sytuacji, to przypomnę tutaj, jak kiedyś e, zamówiłam prenumeratę dziennika El País, czyli takiego, no, takiego e, codziennika, e, i e, okazało, i później chciałam ją anulować, no i okazało się, że o ile mogłam subskrybować na stronie internetowej, to już nie mogę e, anulować tej subskrypcji ani mailowo. Ani, e, ani przez e, stronę internetową, mm -hmm. przez tam jakieś login, hasło muszę zadzwonić. I się wytłumaczyć. Muszę zadzwonić. E, no, jakie było moje zdziwienie, że faktycznie muszę wziąć za ten telefon i, i wykonać telefon, żeby anulować subskrypcję, czyli coś stricte internetowego, nie? Co się kojarzy. No to, to są takie minusy, śmieszne rzeczy, które tak. tam się dzieją, coś e, na co patrzymy. No, z taką ciekawością, że, że to się dalej tam przyjmuje. Czy minusy, które z tej strony są frustrujące, ale mm -hmm. fajne jest to, że podkreślasz, że. U podłoża tych minusów hmm. leży jakaś dobra intencja hmm. i coś, co finalnie służy społeczeństwu. Myślę, że to jest bardzo piękne. Hmm. I też, jak mówimy o tej życzliwości, to ja muszę się wytłumaczyć z tego, że rzuciłam hasło, że Bajzel jest. Um, bad, nie, Badziewie, przepraszam. Aha. przepraszam, przepraszam Aha. W sklepie. Powiesz, co mi się skojarzyło? Ja mieszkałam w Madrycie przez kilka miesięcy, parę lat temu. I tam było dużo takich sklepików typu Chinos. Aha, I zastanawiam się, czy bazar. one też są tak, one też są w Barcelonie. Mm -hmm. To jakby mówiąc dosłownie, to oznacza Chińczyki, co u nas się raczej tak. kojarzy z jakąś knajpką, aniżeli Aha. ze sklepikiem, tak. ale to były takie sklepy otwarte praktycznie mm -hmm. o każdej porze dnia i nocy, gdzie kupisz w zasadzie wszystko i nic, takie trochę. Tak. Podejrzane, tak Aha. do końca nie wiesz, jakby, kto to prowadzi, ale Aha. spełnia jakieś tam podstawowe mhm. potrzeby, kiedy mhm. musisz coś kupić o drugiej nocy. Mhm. Tak, jak najbardziej. To są e, u nas nazywają się takie sklepy bazarami, są na każdym rogu, ponieważ w bazarze jest wszystko. To jest naprawdę jak już człowiek jest. Po prostu pod murem z jakąś sytuacją w stylu brakuje świeczki e, urodzinowej dla kogoś, e, kwiatka żywego, tak, plasterka. E, plasterka śrubokrętu, e, śrubki, kabelka przedłużacza. Te bazary mają wszystko. Więc tak, bazary są też. E, natomiast e, wcześniej miałam na myśli bardziej takie malutkie, malutkie sklepiki, właśnie czy to z ubraniami, takimi właśnie no-name. Zazwyczaj świetnej jakości, tak mhm. naprawdę. Jak patrzymy na składy, to są naturalne składy. W ogóle bardzo fajne rzeczy można upolować, które no są bez marki, nie? E, I e, no i to jakby ta kultura wychodzenia do ludzi, no ona wpływa, że, że tam się tak, tak chodzi na zakupy, nie? Więc um, to jest w ogóle bardzo ciekawa perspektywa. Mam też znajomych, którzy pracują w firmach stricte takich technologicznych, e, więc też porównują e, ten rynek hiszpański, w ogóle Półwysep Iberyjski, też wiadomo Portugalię. Z krajami Europy Centralnej czy Centralno-Wschodniej. No jest ogromna różnica, jeśli chodzi o zakupy online i offline. Jak bardzo tutaj wzrosły zakupy online, nie mówiąc już na przykład o Wielkiej Brytanii, a, a jak ciągle. E no ci Hiszpanie kochają chodzić do sklepiku, nie? No bo oni porozmawiają wtedy, przecież to o to chodzi. Oni będą wtedy mogli rozmawiać, socjalizować się, podzielić się, opowiedzieć, słychać u córki, u syna, u wnuczki. U oni, oni potrzebują rozmawiać. To wróćmy jeszcze do tych prawdziwych lokalsów, bo e, mówiąc o tym, że takim naszym wzorcowym lokalsem może być taki dziadziuś, Aha. dlatego że on bo on nam spędził mhm. większość swojego życia, jest duża szansa, to czy potrafiłabyś stworzyć taki trochę stereotypowy profil mieszkańca Barcelony, takiego z krwi i kości? Y, nawet można go nazwać, mm -hmm. tego pana lub panią, w sensie to już według twojej mm -hmm. y, tej kreatywności mm -hmm. i inwencji. Mm -hmm. I jakie cechy ma taki stereotypowy mieszkaniec Barcelony, zarówno te pozytywne, jak i negatywne? Jak mm -hmm. spędza swój dzień? Zrobiłabyś tam taki... Mogę spróbować. Mogę spróbować zrobić taką symulację. E, najgorsze jest to, e, że mam e, 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 jakby w głowie konkretną osobę. Jest to pani, pani Ramona. E, swoją drogą moja znakomita sąsiadka z bloku obok. Fantastyczna pani. E, więc, czy mogę opisać Ramonę? Zapraszamy Ramonę do studia. Jak, 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 jak <laughs> Ramona się ma. <laughs> e, Ramona jest e, po dwóch rozwodach. Kocha cieszyć się życiem. Ramona idzie rano na zakupy, wita się z koleżankami, siadają na kawie. E, czasami do tej kawy podawane jest także i winko. Siedzą tak przez trzy godziny, gadają, plotkują, wymieniają się poradami. Później z tymi zakupami, po tej, po tej Kawuni Ramona wraca do domu. No i oczywiście Hiszpanie czy Barcelończycy są bardzo rodzinni, więc planowanie spotkań rodzinnych, spotkań z najbliższymi jest jakimś tam priorytetowe w trakcie dnia. No i później przychodzi czas na aktywności. No i Ramona akurat jest fanką tańców latynoskich. Może dodam, że Ramona ma 83 lata. O, oh, wow. I spotkałam ją na kursie tańca. Niesamowite. No. Więc, I to kursie tańca tylko dla kobiet. Więc, więc 83-letnia Ramona chodzi na tańce, bo bardzo lubi tańczyć. W piątki i w soboty chodzi na dyskotekę. Taką właśnie, żeby poćwiczyć kroki, których się uczy. No i przede wszystkim, jak jest lato... To Ramona to jest też myślę ważny element. Ramona idzie na siódmą rano na plażę z krzesełkami, stoliczkami, staperami wyładowanymi, serkami, winogronami, sezonowymi owocami generalnie um, i siada z koleżankami na plaży. O siódmej rano. O siódmej rano i z plaży schodzi tak około 10.30, 11, kiedy słońce zaczyna być zbyt mocne. Ehm, między podczas dnia jest też jakaś drzemka do zaliczenia. Ehm, koniecznie sport, koniecznie spacer, koniecznie wyjście do ludzi, koniecznie spotkanie z bliskimi, ehm, wyprowadzenie pieska za dwa razy. Ehm, do tego Ramona jest bardzo elegancka. Szczuplutka, no bo e, ryby i ta, ta dieta śródziemnomorska, e, no, oni to mają we krwi, że takie, że takie wspaniałe rzeczy będą jeść. E, no, tak, tak, żyje, tak żyje Ramona. Wspaniałe. Jak, jak dorośniemy, wszyscy chciejmy zostać Ramoną. Totalnie. To jest taki gol życiowy na maksa, na maksa. Tak wspomniałaś trochę o, o jedzeniu. Jakie Aha. są takie, no właśnie, znowu, takie bardziej stereotypowe, bo też wiemy, że Barcelona Aha. jest ogromnym miastem, no i jest. mamy różne profile osób, mamy mnóstwo restauracji, mhm. możesz sobie mhm. jeść wszystko, ale co jest takim stereotypowym barcelońskim jedzeniem, przy przysmakiem? Jakby co, coś, co się je do kawki, mhm. albo czy w ogóle je się śniadanie? Jakby, jak to wygląda na talerzu? Na talerzu to mimo wszystko najbardziej popularnym śniadaniem jest kawa nie z czymś słodkim tylko z e, chlebem z pomidorem. Mm. A jest takim, takim pomidorem e, takim przetartym, jakby tak. samo takie pire pomidorowe. Jakby. Albo zazwyczaj dostaje się, to oczywiście zale zależy od miejsca, do którego pójdziesz, ale jak e, jedziesz na takie bardzo lokalsowe miejsca, albo nawet w jakieś tam w okoliczne miasteczka wokół Barcelony, to dostaniesz kromkę chleba, połówkę pomidora, po prostu przeciętego, e, ząbek czosnku, Sól i oliwę w, w takim stojaczku, mm. i masz sobie tę kanapkę sam przyrządzić. Czy to jest takie do it yourself. Do it yourself. No i trzesz okay. tym czosnkiem, później trzesz tym pomidorem, żeby to jest też specjalny rodzaj pomidorów. Oj, pamiętam, jak, jak pan z warzywniaka niezmiernie się obraził, jak chciałam pomidor do tarcia chleba, tak go nazwijmy mm -hmm. umownie, wykorzystać do sałatki. No, oburzony był. Okay. Co ja wymyśliłam co ta Polka znowu wymyśliła. Przecież to nie te pomidory się kupuje do sałatki. To nie te pomidory. One są tylko do chleba. No więc oni mają takie podejście. A ile taki zestaw jeszcze, powiedz, może kosztować? Taka kawka z takim mm. chlebowym zestawem do zrobienia samemu? A myślę, że gdzieś koło euro 60 Nie mówię o turystycznych miejscach, mm -hmm. nie? czyli. Czyli osiągalne dla babci i dziadków, tak, żeby konsekwentnie Totalnie. tutaj bronić cały Totalnie. czas ich standardu życia. Tak, jak tak. najbardziej, bo właśnie wiesz, to kwestia jest taka, że e, idąc za tą, e, za tą ideą e, wspólnoty, wcale nie chodzi o to, co się tam je i jak to, jakie to musi być wspaniałe. E, to chodzi o to, żeby wyjść. No ale też nie? dobry chleb i dobry pomidor z czosnkiem no tak. i oliwą może być wspaniałe. Ja bym powiedziała, że chleb akurat nie jest taki wspaniały w Hiszpanii, ale to mówię z perspektywy um, no, zadowolonej, że jestem obecnie w Polsce, bo tutaj naprawdę jakość pieczywa jest, jest bardzo wysoka. To powiedz, co jeszcze się je? Przychodzą mi do głowy jakieś bocadillos, jakieś kanapki. Tak. Czy to jest drugie śniadanie? Mm -hmm. Albo śniadanie, czyli okay. do tego można sobie włożyć jakiś hamon serano, albo jakiś serek, i to jest też śniadanie. Um, bardzo popularne w Barcelonie są menu del dia, czyli te takie zestawy lunchowe. Jest to mega super oferta, zwłaszcza cenowo, bo dostajemy przystawkę, danie główne, deser, kawunie, zazwyczaj um, jest też w cenie napój e, i to się bardzo opłaca, więc jeżeli będziecie kiedyś podróżować po Barcelonie, szukajcie ofert Menu del Dia, bo tak naprawdę większość restauracji taką ofertę ma, e, więc to się mega opłaca i można zjeść bardzo dobre rzeczy w supercenie, nawet w takich dość drogich restauracjach. E, na pewno świeże owoce morza. I jest taka, taki właściwie chain restauracji, które wyglądają jak sklep rybny. Czyli podchodzi się do lady, i na takiej ladzie wyłożonej lodem są świeże owoce morza. Takie świeżuteńkie, prosto wyłowione, no i my sobie do koszyka, jak w tym rybnym, wybieramy. I oni ten koszyk nam zabierają i przygotowywują nam w kuchni na miejscu dokładnie to, co sobie wybraliśmy. Super. Jest też taki dzwonek, jak w takim barze mlecznym, że tam stolik 13, nie Hyc. i I dzwonek, więc bardzo takie specyficzne miejsce. Ja bardzo polecam, bo jakościowo te owoce morza są wspaniałe, no i w ogóle taki klimat jest przesympatyczny. Jak ktoś będzie miał pytania, to, to, to dawajcie śmiało. Mam całą jedzeniową listę Barcelony w swoich prywatnych zbiorach. Więc chętnie będę się dzielić. Powiedziałaś, że to jedzenie nie jest aż tak ważne, bo ważniejsze jest to mhm. towarzystwo. Mhm. I tak sobie myślę, że coś w tym jest, bo słuchając ciebie, przypomniały mi się po prostu migawki z mojego Aha. madryckiego życia. I już też sama mam narodzone różne refleksje, Aha. ale pamiętam sytuację, gdzie umówiłam się z grupą studentów, bo byłam tam na wymianie studenckiej. Aha. Umówiliśmy się, że spotkamy się, załóżmy, o 14.30. Mhm. No i okazało się, że nasza koleżanka później skończyła zajęcia i Aha. nie miała czasu zjeść komidy, czyli właśnie mhm. obiadu, mhm. lunchu. Mhm. E, więc my powiedzieliśmy, spoko, możesz do nas dołączyć Aha. później. Ale ona zadzwoniła do jednego z kolegów i powiedziała, że my musimy do niej przyjść. Mhm. Ona nie będzie siedziała sama i to nie było, wiecie, w, sytuacja pod tytułem: Wstydzę się siedzieć sama, bo Aha. jestem na studiach i tam są jakieś Aha. moje kojarzonki, których nie lubię. Aha. Tylko to była historia pod tytułem: Jedzenie jest od tego, żeby siedzieć razem przy stole. Więc tak. my z nią siedzieliśmy po prostu przez godzinę, mhm. e, tylko po to, żeby ona mogła w miłej atmosferze sobie jeść. I my nic nie jedliśmy, po prostu jej towarzyszyliśmy. Aha. I to pokazało mi, jakie to jest istotne i rzeczywiście tutaj chodzi o ten, o ten czynnik tak. ludzki. Wydaje mhm. mi się, że to jest piękne, też jest coś. Czego warto, myślę, uczyć się od, um, od Hiszpanów ogólnie. I też tak. właśnie to, co mi przyszło do głowy, to to, że to było dla mnie zaskakujące. Wiadomo, mhm. że na pewno jest dużo różnic między Madrytem a Aha. Barceloną, ale mam wrażenie, że Hiszpanie, nawet ci z dużych miast, mhm. ale ci, którzy rzeczywiście są z dziada pradziada mhm. na tej ziemi, mhm. oni są bardzo tradycyjni. Mhm. Oni są bardzo podobni do swoich rodziców, do swoich dziadków, mają ich nawyki. I miałam takie poczucie, że ja przyjechałam w ogóle z jakiegoś nowoczesnego mhm. świata, która studiowałam w Szkocji, tak? Ale Aha. powiedzmy i te szkockie tematy, i te polskie tak. tematy. I nagle jestem wśród Hiszpanów, a to mhm. są tacy staroświeccy mhm. ludzie. Czy też mhm. masz takie doświadczenie? Totalnie. W ogóle to też trzeba się tak, tak strasznie przestawić, że... No, produkty, które na przykład możemy kupić, nie? To, jest, to jest dobry przykład. W mm. e, takim dużym markecie to są produkty hiszpańskie. Żeby upolować, e, no nie wiem, produkt włoski, na przykład ser, czy, czy, czy nie wiem, czy wino, czy, czy jakieś azjatyckie kuchnie, to trzeba iść do azjatyckiego sklepu. Myślę, no, że nikt nie sprzeda sosu Siracza w, w normalnym supermarkado. No bo po prostu nie będzie, bo to, to nie będzie szło. Więc wsparcie e, tego, jak, e, jakby lokalnej produkcji, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jakby wydaje się, że ich mało ciekawią mhm. inne rzeczy, nie? Tak jak... Wydaje e... się, czy tak jednak <noise> to <jest. głos> Chciałam to powiedzieć bardzo dyplomatycznie. <noise> tak, Moim chodzi. zdaniem nie są zaciekawieni kuchnią innych, tak. innych krajów, dlatego też bardzo trudno dostać produkty. Tak jak trochę we Włoszech jest, nie? To jest bardzo podobny klimat, jeżeli o no, to chodzi. No, Francuzi też nie pozostają dłużni. Dokładnie, nie? Że idziesz, <noise> pamiętam e, nawet za czasów pandemii, jak byłam zamknięta, w Barcelonie mieliśmy lockdown... Taki trzymiesięczny, że faktycznie bez żadnego wychodzenia, tylko do Mercato w akurat raz w tygodniu można było pójść. I musiałam pójść do supermarketu, które jest ciut dalej niż ten mój najbliższy. I złapała mnie policja, i oni dlaczego nie jesteś w tym najbliższym? Ja Mają wie, bo nie ma suszonych pomidorów. Bo kupno suszonych pomidorów było wyzwaniem. Nie? Mm -hmm. A już w ogóle nie mówiąc o takich właśnie azjatyckich produktach, coś, nie wiem, chcesz zrobić pataja w domu, nie wiem, jakieś kary, cokolwiek. No to trzeba specjalnie się wybrać e, do dedykowanego sklepu, bo w normalnym, dużym, podkreślam, dużym sklepie nie znajdziesz tych produktów, bo one po prostu nie są kupowane. Ale czy to też wynika oprócz takiego poczucia tożsamości, takiej solidarności jakby z tym, co nasze, mhm. z takiego przekonania, że rzeczywiście te rzeczy hiszpańskie są lepsze e, i pyszniejsze. Tak, to na pewno. I e, jest bardzo ciekawa dyskusja. Lubię obserwować, kiedy jestem w grupie znajomych Włochów i Hiszpanów. Mm. E, Hiszpanie, na przykład dyskutują, brzmi, brzmi z, dyskutują z Włochami, że mają lepszą kuchnię. Dla mm -hmm. mnie to jest bardzo kontrowersyjne stwierdzenie, bo ja tutaj włoska kuchnia jakby na zawsze w moim sercu. Ja też tak e, myślę. Szczególnie, i... że w ogóle mieszkając w Hiszpanii wcale nie miałam poczucia, że ta kuchnia jest jakaś szczególna i... Przepraszam, że to powiedziałam. Nie jest, nie jest. Nie jest no, dla mnie tak samo nie jest. Wiesz, co ja kocham w hiszpańskiej kuchni? Kocham ideę tapas, mm -hmm. czyli znowu wspólnota. Po co wychodzimy, po co jemy razem, nie? Przypomnę, że tapas, które w ogóle pochodzi z Andaluzji, czyli z południa, to idea zamawiania kilku małych dań, którymi się dzielimy. Więc tak naprawdę zamawiamy, nie wiem, pięć, sześć małych dań i każdy zjada po troszeczkę dania, więc chodzi o dzielenie się. I to jest najpiękniejsza idea w hiszpańskiej kuchni. Natomiast sama hiszpańska kuchnia, oprócz oczywiście sezonowych warzyw i owoców, no, które są pyszne, pełne słońca, te pomarańcze z, Walen z Walencji w okresie pomarańczy, który jest teraz no, w ogóle bajka, ale sama kuchnia nie jest jakaś specjalna. Też kojarzy mi się z przemycaniem mięsa wszędzie, gdzie się da. Pamiętam, jak Aha. chciałam zamówić. Y co to było? Lentejas, czyli Aha. soczewica zielona, taka potrawka. Mówię, świetnie, Aha. zjem sobie coś e, roślinnego, a tam to po prostu pokrojona drobniutko <laughs> tak. kiełbaska, więc tak. też to jest taka kuchnia e, z moich wspomnień, właśnie bardzo tak. taka e, tłusta, mięsna, taka mhm. raczej ciężka, dużo smażonego, właśnie chleba, mhm. ale myślę, że też dobrze przygotowana, potrafi być e, przepyszna. No a Barcelona, o, tak jak powiedziałaś, chyba jest tak bogata w ofertę mm -hmm. kuchni wszelakiej, tak. że można sobie odbić. Właśnie, jak, jak, czy jest taka, widzisz taką drugą stronę Barcelony, że jest taka mm -hmm. Barcelona tradycyjna, hiszpańska, mm -hmm. która jest od dziada prawdziela taka sama, a jednocześnie ta metropolityczna, zróżnicowana fuzja mm -hmm. smaków i, i nowoczesność? Jak, jak te światy się łączą i jak one współistnieją? Totalnie. Dokładnie tak jak powiedziałaś, e, część Barcelony będzie Super ofertą kulinarną chociażby z gwiazdkami Michelin, duży wybór naprawdę fajnych miejsc, w których można zjeść super dania z całego świata. Ale um, no, takie prawdziwe wzięcie będą miały te takie tradycyjne hiszpańskie bary czy katalońskie bary e, z tą ich kuchnią. E, o ile w Madrycie faktycznie jest bardzo dużo mięsa, to, to Barcelona jest powiedzmy pół na pół, mięso mhm. faktycznie pochodzące z Katalonii i z Aragonu, ale również dużo owoców morza, no bo jednak to może jest blisko, więc też natomiast te, to owoce morza też się smaży. Tak. I w ogóle też zawsze się zastanawiałam, czemu ci Hiszpanie są tacy szczupli, kiedy oni tyle tego smażonego. Przecież te patata z bravas, nie? ten ziemniak w tym tłuszczu e, z tym sosem, który, no, no, jakby fajny przysmak, ale no, tego się nie da jeść na co dzień. E, no natomiast... właśnie te owoce morza w takiej mm -hmm. Ala tempurze, prawda? Tak. I tego. No, a nie Nie yy, jest ale to jest, no, tak. tak. Wyzwanie dla układu pokarmowego. To prawda. No, ale właśnie doszłaś do tego, że pl 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 plusem, nie, że nie plusem, ale powodem, dla którego oni są w dobrej formie, tak. jest właśnie ta aktywność tak. fizyczna i też to, że siedzą w tak. tym stole z ludźmi, więc finalnie tak. wcale nie, jedzą, nie siedzą i nie jedzą, tylko, mm -hmm. tylko jest tam rozmowa i, i samo spotkanie, a nie, a nie samo. Sama konsumpcja. No mhm. i właśnie fajnie powiedziałeś tej aktywności, bo oprócz tej aktywności tych starszych osób, o której wspomniałam na początku, to w ogóle Barcelona jest miastem, w którym jesteśmy na świeżym powietrzu. Dlatego też może ludzie nie przywiązują tak ogromnej wagi do tego, jak piękne mają mieszkania, czy jak wspaniałe meble mają w środku, bo tam po prostu żyje się na ulicy. I to jest takie ciekawe spostrzeżenie. To życie odbywa się na ulicy z innymi ludźmi. Tam naprawdę uprawia się masę sportów. Ta promenada nad morzem, ona jest zawsze pełna osób na rolkach, biegających. Plaża ugina się od siatkarzy, którzy grają w siatkówkę plażową. Jest bardzo dużo darmowych miejsc, takich, żeby, gdzie są maszyny do siłowni, z których można korzystać. No naprawdę jest ogromna oferta taka właśnie rekreacyjna, sportowa, z której mieszkańcy mogą korzystać. W bardzo przystępnych cenach, lub darmowo, i myślę, że w znaczny sposób to wpływa na tą mobilizację i aktywność fizyczną e, mieszkańców. Co jest fajne, nie? Jakby, bo e, żyjemy zdrowo, żyjemy na zewnątrz, mamy e, no to słoneczko, które sprzyja temu, że chce się być na zewnątrz, e, że właśnie nie jest problemem tak naprawdę żadna pora roku. I, i, I świadczy to, i to generuje ten komfort życia, w którym ja osobiście się zakochałam. No to jest też takie piękne, jak myślimy sobie o takich mądrościach, właśnie pokoleniowych, mhm. że z jednej strony mamy teraz duży trend związany ze zdrowiem i tak. aktywnością fizyczną i ewidentnie u nas w Polsce on jest wdrażany siłą. Jakby to jest tak niezgodne z jakimś takim, z takim naszym systemem um, przeróżnych nawyków, tak. że my musimy się nauczyć też, wiadomo, że to jest duży progres podczas, tak mi się wydaje, że starsze pokolenia traktowały e, przykład kobiety, aktywność fizyczną jako jedynie sposób na to, żeby lepiej wyglądać, jakby ten temat zdrowotny w ogóle nie był poruszany. Teraz myślę, że to się zmienia wśród młodych mm. ludzi, ten sport zaczyna być e, normą, ale właśnie tak. no, siłą i jakby trzeba mm -hmm. wprowadzać nowe nawyki i tak... Przychodzi mi do głowy nawet porównanie do krajów skandynawskich, typu nie wiem, Szwedzi czy Norwegowie, którzy są aktywni przez cały rok, jeżdżą na nartach y, uh -huh, i chodzą uh -huh. właśnie na skitury, pływają tak. i że to jest w nich od wielu, wielu pokoleń, bo już wiesz, miałam powiedzieć, no tak, Hiszpanie, bo szukam sobie wymówki. Tak, aha, no, Hiszpanie aha. mają łatwiej, bo mają uh -huh. słońce i jest uh -huh. ciepło. I wtedy uh -huh. nagle wiesz, pokazali mi się ci narciarze, bo nie, nie to, jednak, to jednak nie o to chodzi. To jest jakaś uh -huh. taka rzecz po prostu y, kulturowa. I to jest no, kolejny element, który tak. możemy dopisać do tej naszej listy y, cudownych praktyk mhm. Hiszpanów, które by nam się mogły przydać albo które nawet nie tyle, co mogłyby, co możemy sobie realnie je wziąć, mhm. bo te rzeczy są dostępne i darmowe tak. i to jest chyba naj, naj, mhm. naj, naj, najlepsze w tym wszystkim. Ale takie pytanie, które ci muszę zadać, bo Aha. ono y, chodzi mi po głowie, gdziekolwiek nie, bym nie wyjeżdżała, mhm. y, to jest to, jak zakolegować się czy mhm. zaprzyjaźnić się mhm. z takim lokalsem, z takim mhm. Barcelończykiem? Aha. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby się tam mhm. przebić? I potem za ileś tam lat siedzieć na tej ławce z e, Wiesz co? Ja uważam, że zdecydowanie A. jest to możliwe. E, wiele osób uważa mm, Katalończyków za niezbyt przyjaznych, mhm. jeżeli chodzi o kontakty z innymi osobami. Ja się tak naprawdę z tym nie zgadzam i w ogóle powiem ciekawostkę. Czy, czy wiecie, że e, Katalończycy nazywani są w Hiszpanii los Polakos, czyli Polakami. Ojej, ja słyszałam to parę dni aha, temu, tak, aha. ale z tego co wiem, ale mogę się mylić, to, mm -hmm. to nie jest. Y Pozytywne określenie. Są, oni to traktują pozytywnie, katalończycy, okay, jako to, to, od, odmienność. Natomiast są trzy wyjaśnienia dlaczego. Mhm. Jedno to jest, że za czasów generała Franco tory były, miały inny rozkład w całej Hiszpanii, inne w Katalonii, czyli trochę tak jak było podczas zaboru mhm. rosyjskiego w czas, za czasów Polski. Inna opcja, to oczywiście taka miejska legenda była, że język kataloński jest na tyle inny i um, odległy od języka hiszpańskiego, że jest prawie taki wschodni i nazwali go polskim. No i ta trzecie wytłumaczenie, które pewnie jest gdzieś tam najbliższe, y, prawdzie, jest takie, że Katalonię rozebrano i odebrano jej niepodległość, tak jak kiedyś y, Polska. Wspaniała ciekawostka. Zabieram mm -hmm. ze sobą i nieśmy to dalej. To jest bardzo ciekawe. Tak, tak. Powiem ci, że jak tak też wymieniałyśmy się teraz mm -hmm. różnymi spostrzeżeniami, to ja zupełnie zapomniałam, że przecież... Katalonia to nie jest do końca Hiszpania w takim znaczeniu y, tożsamościowym i, i mentalnym, i językowym, więc mm. przez to też i kulturowym, i gastronomicznym, tak. więc y, też zakładam, że Barcelona jest y, no, na tyle różnorodna, mm. że to, no, nie jest to może aż taki totalny stereotyp mm -hmm. katalończyka, ale to też jest zupełnie inny inna jednak kultura niż tak. reszta Hiszpanii. Nie? Mhm. I warto o tym pamiętać. Na przykład jadąc do Barcelony i, i myśląc, że w każdym miejscu dogadamy się perfekcjami hiszpańskim. No właśnie, o to jest mhm. pytanie. Jak mhm. z tym hiszpańskim w Barcelonie? Jak z katalońskim? I jak w ogóle można mhm. się tam porozumiewać? No to Barcelona jak tu, jako duże miasto zdecydowanie oferuje dużo rzeczy po angielsku, więc jakby nie ma problemu, żeby tam żyć i nie mówić po hiszpańsku, czy nie mówić po katalońsku i mówiąc tylko po angielsku, większość, z większością rzeczy sobie poradzimy, co jest już dużo, dużym plusem. W, w Barcelonie językiem urzędowym jest po pierwsze kataloński, po drugie hiszpański, i w takiej też kolejności te języki są używane. Dlatego e, jedzie człowiek do takiej Barcelony i myśli na przykład taki był mój przykład przykł że nauczy się hiszpańskiego, a każdy pierwszy napis jest po katalońsku, dopiero drugi lub Trzeci, bo czasami angielski wyprzedza, jest kataloński, angielski i hiszpański w takiej kolejności, e, jest podawany po hiszpańsku. E, oczywiście od obcokrajowców nikt nie wymaga znajomości katalońskiego, e, jest to mile widziane, kiedy, kiedy można powiedzieć um, tam kilka słów, albo ktoś e, nawet całkiem dobrze złapał. Zazwyczaj to są osoby, które znają jeszcze inny łaciński język, francuski albo włoski. Bo kataloński jest taką mieszanką francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, i z każdego z tych języków coś tam zaczerpną, um, więc jest to bardzo mile widziane. E, Katalończycy między sobą rozmawiają po katalońsku, szkoły są po katalońsku, administracja publiczna jest po katalońsku i wymogiem pracy w administracji publicznej jest znajomość katalońskiego. E, więc um, ten kataloński jest wszechobecny. Oczywiście tutaj mogłybyśmy wchodzić w całą tą polityczną dyskusję, ja też absolutnie nie jestem ekspertem, e, natomiast no te um, jakby idee wolnościowe, niepodległościowe Katalonii, one są cały czas żywe, i ciągle znajdziecie ogromną ilość osób, które tak naprawdę kibicuje tej niepodległości Katalonii. Zobaczycie również, będąc w Barcelonie, na balkonach flagi katalońskie powieszone, które też świadczą o jakby tym ruchu niepodległościowym. No więc to jest bardzo, bardzo ciekawy politycznie temat, są liczne odmienności, no głównie ten język, który jest faktycznie używany. No, więc powiedziałabym, że Barcelona to nie jest najlepsze miejsce do nauki hiszpańskiego, wbrew pozorom. No właśnie, a jak ta znajomość języka jednego lub drugiego, mhm. lub trzeciego, czyli angielskiego, mhm. ma się do tej y, przyjaźni z y, barcelończykami, o którą zapytałam? No to tak, barcelończycy są dwujęzyczni, więc wszystkie osoby tak naprawdę mówią i po hiszpańsku, i po katalońsku. Kwestia jest chęci. Yy, oczywiście zdarzą się takie przypadki osób starszych, głównie, które y, pamiętam, miałam taką, taką, taką sąsiadkę, która y, rozumiała mnie mówiąc, bo ja nie mówię po katalońsku, rozumiem, ale nie mówię, mówię po hiszpańsku, więc ja mówiłam po hiszpańsku, natomiast ona odpowiadała zawsze po katalońsku. I to nie jakby. Po złości, tylko właśnie dlatego, że już tam zapominała tego hiszpańskiego i kataloński używała przede wszystkim. E, więc e, no, dogadamy się po hiszpańsku i po katalońsku. Natomiast no, kataloński jest zdecydowanie mile widziany jako ten język bardzo kultywowany. Zresztą mnogość tradycji katalońskich e, jest uderzająca. E, chociażby, to dam taki przykład. W Katalonii nie obchodzi się Walentynek, mm -hmm. obchodzi się San Jordi, czyli święto y, świętego Jerzego. Święty Jerzy jest patronem Barcelony imieniny każdego Jurka, może wiecie, 23 kwietnia, i y, y, y w ten właśnie dzień. Jest to Dzień Miłości w Katalonii. To jest taki dzień, gdzie tradycyjnie kobietom daje się kwiaty, mężczyznom książki. Teraz się to zmienia: kobiety również dostają książki, też um, Hiszpania, w ogóle Barcelona jest fantastyczna. Jeżeli chodzi o feministyczny ruch, to jest też osobny, osobny temat, bardzo inspirujący. E, I tak, więc Walentynek tam nie świętuje nikt. E, wszyscy świętują San Jordi. I San Jordi to jest okazja, kiedy wszystkie, może kiedyś będziecie w kwietniu w Barcelonie, e, kiedy wszystkie takie monumenty są przystrojone pięknymi donicami pełnymi kwiatów. Barcelona jest totalnie ukwiecona wtedy i wszędzie są małe stragany z kwiatuszkami i z książkami, e, bo to jest właśnie katalońskie święto miłości. Piękne. Po raz mhm. kolejny. I też oczywiście bardzo ciekawe pod tym mhm. kątem, żeby się wyróżnić, żeby nie zrobić tak, tak jak reszta. Więc tak. to myślę, że też jest takie klasyczne, tak. w, kiedy mamy taką dynamikę w jakimś, mhm. w jakimś kraju. Ale właśnie, czy myślisz, że um, Barcelończycy są otwarci na takie znajomości, właśnie, mhm. które, y, które pojawiają się w późniejszym wieku? Czy da się takiej osobie, która nawet zna ten mhm. język. Już na przykład kataloński, gdzieś tam prześlizgnąć do takiej grupy znajomych, którzy znają się od dłuższego czasu i są, są stamtąd? Ja myślę, że tak. Oczywiście zależy to od chęci. Natomiast powiedziałabym, że myślę, że sytuacja jest podobna we wszystkich krajach. I dlaczego, nawet nawiązując do naszej ostatniej rozmowy, dlaczego tak trudno nam zaprzyjaźnić się z lokalsem? Ja osobiście uważam, że jeżeli spojrzymy na swoje. Życie, nie? To dajmy na to. E, ja jestem z Krakowa, mieszkam sobie w takim Krakowie i powiedzmy, że tam bym została. Mam rodzinę na miejscu, tak, osoby z którymi spędzam czas. Mam swoich przyjaciół tych, wiecie, od zawsze. Mhm. Nie, mam swoją pracę, czyli jakieś tam ludzi z pracą. Może mam jakąś nawet relację romantyczną. E, może nawet swoją jakąś e, rodzinę zaczynam budować. No i pytanie, gdzie tam jest czas na nowe znajomości, nie? I z całym jakby sercem, jakby fascynacją, którą ja na przykład noszę w sobie od zawsze, innymi kulturami, ludźmi, ludźmi z innych krajów, jak dużo, jak ja lubię ich poznawać, to tak naprawdę w takim życiu trudno znaleźć dla nich miejsce. No bo człowiek, mając pracę, mając rodzinę, mając tych przyjaciół od zawsze, no ciężko jest wygospodarować czas, żeby budować nowe znajomości. I myślę, że to chodzi bardziej o to budowanie znajomości w ogóle, jeżeli chodzi o takie grupy osób, które są w tym samym ośrodku życiowym całe swoje życie, nie, bo on jest po prostu zbudowany bardzo szczelnie. Także nie za bardzo jest miejsce, żeby otworzyć te drzwi dla innych ludzi. Więc ja bym tutaj stanęła w obronie, tak naprawdę, wszystkich lokalsów, bo wydaje mi się, że jak sami, kiedy tak oczywiście z perspektywy ekspata jest to trudne i myślimy, wow, czujemy się wykluczeni. E, wiesz, nie kwestionuję niejednokrotnie, może to być e, tego typu kwestia. Natomiast jak sami pomyślimy o tych ośrodkach życiowych naszych, ile my mieliśmy tam miejsca na wpuszczenie kogoś innego. I też świetnie odpowiada to na pytanie, kto najchętniej się integruje, kiedy wyjeżdżamy, nie? Że to są właśnie te em, inne modeliny. Tak, tak. E, bardzo, które... bardzo polecam, e, jeżeli w ogóle interesuje <laughs> naszych słuchaczy ten temat, to my tam popłynęłyśmy w różne... Mm -hmm. w różne, w różne e, wątki związane z wyzwaniami ekspadów i właśnie między innymi mówiliśmy o tak. tym, że trochę za duża bywa presja, jaką próbujemy wywrzeć na lokalsach, zapominając, że my właśnie będąc w domu, no nie wiem, jak ja na przykład jestem w domu moim rodzinnym, tu ja się prawie z nikim nie spotykam, mam cały jakby nie miałabym się jak poznać z jakąś osobą, mój, mój grafik jest całkowicie mhm. zapełniony, ale na szczęście właśnie w takich miejscach jak ogromne miasta, mamy taki duży dostęp do innych osób, które są Podobnej sytuacji, i to wcale nie jest, nie wiem, tak myślę sobie, lepsze, gorsze, tylko to jest mm -hmm. po prostu też naturalne, że łączymy tak. się z tymi osobami, które też mają przestrzeń na nowe znajomości. Mm -hmm. I też to nasze doświadczenie no, będzie bogatsze pewnie o wiele różnych kultur, na pewno no, będzie bardzo indywidualne, mm -hmm. pewnie będzie zupełnie mm -hmm. inne, ale cudowne jest to, że jest w kim wybierać. Myślę, że paradoksalnie tak. jest to łatwiejsze mm -hmm. niż na przykład trafiając do jakiegoś mniejszego, tradycyjnego miasteczka mm -hmm. czy miasta, mm -hmm. gdzie takich osób podobnych do nas. Mm -hmm. Nie ma. Mm -hmm. Tylko no właśnie trzeba wyjść do ludzi, integrować się, próbować. Zawsze, zawsze trzeba wyjść do ludzi. Zawsze, e, czasami tak łatwo e, jest mierzyć tak naprawdę innych i mówić, czego inni nie robią. E, natomiast zastanówmy się czasami, co robimy my, nie? jakby ile my wkładamy od siebie. A kiedy faktycznie zbyt długo czekamy na ten ruch e, z drugiej strony. E, dajmy Albo coś ze od siebie. całego miasta. Tak, dokładnie. Dajmy, że nam zapewni tę rozrywkę. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Więc dajmy coś od siebie. E, wyjdźmy do tych ludzi, pokażmy, co mamy zaoferowania. E, dajmy im trochę tego ciepła naszego, nie? Ja uważam, że to jest. Um, zawsze kończy się wygraną. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jaką masz dużą wiedzę i też ciekawość tego miejsca, w którym mieszkasz, mhm. ile masz ciekawych przemyśleń, dlatego pozwolę sobie zapytać, czy ty. Czujesz, że mhm. są jeszcze jakieś aspekty życia w Barcelonie, jakieś zaskoczenia, czy zachwyty, mhm. czy rozczarowania, mhm. e, które mogłyby nam posłużyć nam słuchaczom, osobom, które nie Aha. miały tego doświadczenia. E, I może wzbogacić właśnie czy naszą codzienność, czy nas zachęcić albo zniechęcić do bycia w Barcelonie? Mhm. Czy jest jakiś mhm. właśnie taki wątek, który zupełnie dzisiaj e, nie padł? Tak, jest taki wątek, który zupełnie dzisiaj nie padł. Jest to wątek bardzo bliski mojemu sercu. E, to jest. E, Inkluzywność Barcelony i trochę już o tym powiedziałam w tej kwestii nieocen mm -hmm. nieoceniania, jak się ubieramy, kim jesteśmy, ile mamy. Ee, inkluzywność, jeżeli chodzi o brak oceny tych osób starszych, ale również chciałabym tutaj poruszyć e, temat osób e, LGBT, e, osób homoseksualnych, e, które są nieodłączną, bardzo barwną częścią miasta. E, mamy nawet taką dzielnicę, jeżeli ktoś był w Barcelonie może kojarzy, mamy taką ogromną dzielnicę Ejampla. To jest ta ulica, która z lotu... E, ulica. Dzielnica oczywiście, która z lotu ptaka przypomina m, takie kwadraciki, mhm. równo poukładane. Te kwadraciki swoją drogą, włożę tu kolejną ciekawostkę, nazywają się manzana, czyli jabłko, e, bo teoretycznie mają... Kształt jabłka. E, w każdym razie na tej, ta dzielnica Żampla to jedna z największych dzielnic w Barcelonie i, z, i e, ma taki, taką swoją specyficzną, właśnie, zonę, która nazywa się Gay Żampla. Jest to taka e, kilka ulic, do, ta, ta strefa jest e, coraz większa, w której znajdziemy same tęczowe bary, sklepy, restauracje, kluby. E, i to jest bardzo e, emblematyczna część miasta położona w centrum, i to miasto jest bardzo otwarte dla osób e, każdej orientacji, e, każdej nacji, e, i ta tolerancja Barcelony e, ona jest zachwycająca. Dlatego w Barcelonie znajdziecie specjalne plaże, które nazywane są plażami homoseksualnymi. E, które są w ogóle mega super, zawsze na nich się dużo dzieje, fantastyczne bary tam są. I też mówię o tym, bo moim osobistym zdaniem jest to, że w Polsce mamy jeszcze dużo do zrobienia w tym temacie. I mówiąc z perspektywy, czy moich przyjaciół, których mam w Barcelonie, czy moich pacjentów, którzy wyjechali i tutaj zatoczymy takie koło z tego powodu ucieczka, często również z powodu jakiegoś właśnie coming outu, czy orientacji seksualnej, ponieważ czuli się tutaj, czy w innych krajach również, oceniani, tam znaleźli swoją przestrzeń, swoją bezpieczną strefę komfortu, w której oceniani nie są, w której mogą być sobą, mogą, mogą żyć tak, jak chcą i za to są cenieni, kochani, ważni i i tak jak mówię, no, gej żampla nikt sobie nie wyobraża Barcelony bez gej bez parady. E, jest po prostu częścią, częścią winkorpo, winkorporowaną już częścią miasta. Chyba mój komentarz w postaci piękne to jest naj najczęstsza reakcja w tym odcinku na to, co mówisz. Czy ta tolerancja i akceptacja jest y, powszechna? Czy to jest tak, że. To nie tylko dzieje się wśród osób, które, które znalazły to poczucie zrozumienia w Barcelonie, ale też właśnie wśród nie wiem, osób starszych, wśród osób, które są nieco bardziej tradycyjne. Jak najbardziej. Właśnie Hiszpania, jeżeli chodzi o to podejście socjalne, Hiszpania uważam, że jest jeszcze, jeszcze bardzo w przodzie, przed chociażby naszą ojczyzną. Tam nikogo nie dziwi para homoseksualna trzymająca się za ręce, całująca się na ulicy i to mówię o tych starszych osobach, więc mówię, ta Ramona, 83 lata, Ramona by się w żaden sposób nie zdziwiła. Nawet by powiedziała, słoneczko, ale sobie fajnego chłopaka znalazłeś. No bo ona to jest taka, wiecie, krejzolka totalna, ale to jest, to jest totalnie sweet, nie? To jest po prostu sweet. Więc to jest tam po prostu obecne nie tylko wśród tych osób, które tam wyjechały, natomiast... To jest po prostu normalne, takie jak powinno być, e, w moim odczuciu. W takim razie Twoja Barcelona w trzech słowach. Mm -hmm. Moja Barcelona jest dynamiczna, bo to jednak jest międzynarodowe, duże, niewielkościowo, ale sercem e, miasto, w którym bardzo dużo się dzieje. Ale jest również, i to drugie słowo wycilowana, czyli taka, w którym nie ma tego pędu pędu, żeby być kimś więcej niż jesteśmy pędu, żeby mieć więcej niż mamy pędu, że jeśli gdzieś się spóźnimy, to będzie koniec świata czyli takiego niepotrzebnego stresu, który możemy gdzieś niwelować w takim codziennym życiu. No i właśnie Barcelona jest, to będzie trzecie słowo, inkluzywna. E, zaprasza wszystkich niezależnie od pochodzenia, orientacji, koloru skóry, e, doświadczeń życiowych, sytuacji. I e, jest po prostu ciepła, dobra i wyrozumiała. Zgadnij, co powiem. Pięknie. <grym> <grym> tak. tak, ale powiedziałeś, że masz w ogóle... Yy, w zanadrzu wszystkie swoje polecajki, że można się tak. do Ciebie zgłaszać tak. po, po po prostu gotowy przewodnik, tak. ale podzielabyś się z nami takimi swoimi top mhm. miejscami. Daje Ci też taką dowolność, bo Aha. to może być kategoria i jedzeniowa i taka bardziej Aha. kulturalna, Aha. ale też spacerowa, czy związana z przebywaniem w naturze, jakie mhm. adresy są Twoim zdaniem takimi mhm. must see mhm. w Barcelonie? Jeśli wybieracie się na plażę, to nie na tą po prawej, czyli nie na Barcelonę, to ona jest bardzo turystyczna, na tą po lewej, czyli od dwóch wież na lewą stronę, Nowa Ikaria, Bogatej, Marbeja super miejscówki, będziecie się tam bawić dużo lepiej. No, plaża to jest takie ważne miejsce. E, na pewno zaznajomiliście się z architekturą Antonio Gaudiego, czyli typowego. No, artysty, czyli modernizm kataloński, najbardziej obecny architektonicznie w Barcelonie, więc Gaudi, Joan Miro, czy nawet Salvador Dali, który jest no, o krok od Barcelony, bo pochodzi z Figueres, czyli z wybrzeża Costa Brava na granicy z Francją, więc tych dzieł możecie znaleźć dużo, natomiast jeżeli chodzi o Gaudiego, to koniecznie jego architektura i pewnie najbardziej znana wam jest oczywiście Sagrada Familia, Casa czy La Pedrera, ale polecam Wam też taką, i oczywiście Park, Park Güell, ale polecam Wam taką miejscówkę mniej znaną, Casa Vincens. E, śliczne, położone na gracji, e, budynek Gaudiego. E, zresztą Gaudi ma dużo do zaoferowania, ne, poza tymi emblematycznymi, najbardziej znanymi budowlami, więc jeżeli jesteście fanami architektury, to po prostu Pochodźcie, nawet z telefonem i googlujcie te kamienice, bo tam różne tajemnice się czają. E, więc na pewno um, zachęciłabym do tego. E, jako fanka e, natury i sportu, e, zwłaszcza tego wodnego i polegającego na tym, że leżymy na słońcu, A to e... jest mój ulubiony. Sport wodny. <laughs> <laughs> Polecam też basen na Mądziwik. E, Mądziwik to jest taka góra e, w Barcelonie od, no w ogóle nie, no ja mam tyle historii. Tutaj jest cała legenda, że w ogóle nazwa Barcelona pochodzi od tego, że ósma, e, tak, ósma, e, barka, nie nona, sorry, dziewiąta barka, barka, czyli Boże łódź, rozbiła się właśnie o tą górę i stąd powstała. Nazwa Barcelona. E, I e, tam jest piękny kompleks olimpijski, przygotowany pod Olimpiadę z 1992 roku i basen olimpijski, na którym Kylie Minogue kręciła swój teledysk e, z widokiem na całe miasto. Wejście e, w ogóle w supercenie na cały dzień, więc koniecznie, koniecznie musicie to zobaczyć. E, polecam też udać się w te e, wzgórza wokół Barcelony, wzgórze Tibidabo i cała e, Carretera de, de Agüez, którym można przejść e, tak naprawdę wzdłuż Barcelony, górami i, i zobaczyć cały widok na miasto. Uch, co jeszcze? Bo to jest masę. coś do jedzenia coś do jedzenia. Coś do jedzenia. No to wiecie co, polecam wam tą miejscówkę właśnie e, Paradeta, czyli, e, czyli te owoce morza, które można z tego lodu sobie wybrać i zostaną wam świeżo, świeżo przygotowane. Natomiast do no, kulinarnie Barcelona jest naprawdę super, więc znajdziecie coś dla siebie. E, na pewno z każdego rodzaju kuchni e, świeżutko i pysznie. To moja propozycja <laughs> dla Ciebie jest taka, że mm -hmm. może to jest ten moment, kiedy czas napisać Aha. przewodnik subiektywny po Barcelonie, może. bo sama chciałabym poznać więcej szczegółów i posłuchać <laughs> tych wszystkich historii. Mm -hmm. Nasz czas dobiega końca, więc zgodnie z świeżą, ale zawsze tradycją tego podcastu, tej Aha. serii, moje pytanie brzmi: jak nie Barcelona, to. Hmm, nie wiem. Na razie y, będąc ekspatem, tak myślę, że trzeba, y, trzeba wiedzieć, że nie wszystko musi być na zawsze. I w ogóle pokładanie na sobie takiej ogromnej presji, że musimy się zdecydować, że to jest nasz ośrodek życia jest ogromnie trudne i nie musimy tego robić. Pomyślmy o tym, co jest tu i teraz, i mi tu i teraz y, jest dobrze. Tam, gdzie jestem. A czy to się w przyszłości zmieni, i czy te potrzeby będą się zmieniać, to się okaże. No, to po pierwsze, tak się spodziewałam, że, że, że nie, nie dasz mi odpowiedzi, bo mm -hmm. też bardzo wybrzmiewa to, jak mm -hmm. kochasz to miejsce, jak ono jest Twoje na ten moment. A po drugie, znowu nam się zrodził temat na potencjalnie kolejny odcinek i wiele różnych rozmów, właśnie o tym, jak to bycie gdzieś na stałe, mm -hmm. na zawsze, y mm -hmm. jest takim podejściem, które może wcale nam nie służy, bo życie jest jedną wielką mm -hmm. zmienną. Dokładnie. ja ci. Niesamowicie dziękuję i dodam na koniec od siebie, że ja byłam w Barcelonie dwa razy okay. na krótkie wypady Aha. i nie do końca się dotarłam z tym miastem. Aha. Po tej rozmowie lecę sprawdzać połączenia. Bo Karolina, czuję, że zapraszam, muszę... cię, zapraszam cię na tapasy. Pokażę ci fajne miejscówki. Wpadaj. Teraz wszyscy wiedzą, czemu nagrywam tę serię. Nie żartuję. <głos> <głos> Dziękuję ci bardzo. Szczęście. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia jak najszybciej mam nadzieję. Dziękuję bardzo za ponowne zaproszenie i do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak Żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.